Znał siebie sam, mądrości swojej zadał kłam. Jam Ojcze, dziełem jest rąk Twoich, Tyś mnie na chwałę stworzył swą. Bym mądrze dni używał swoich, to nieodmienną wolą Twą. Czy żyłem tak, jak każesz mi, jak wierny synku Twojej czci? Bardzo interesująca pieśń i wielce prawdziwa. To pytanie, kim jestem, stawiali sobie także mnodzy chrześcijanie nie tylko z zboru w Rzymu, do którego jest adresowany ten list. Ale o tych zborownikach rzymskich można to powiedzieć z całą pewnością, że zadawali sobie to pytanie. Bracia i siostry, kim byli większością członkowie zboru rzymskiego? Wiecie? Czy ktoś z was czytał na przykład Quo Vadis od Sienkiewicza? Niewolnikami, tak. Większość tego zboru w Rzymie była złożona z niewolników. Otroku po czesku. Cały dzień ciężko pracowali, a dopiero późnym wieczorem mogli się potajemnie zbierać w katakombach rzymskich, aby budować swoją wiarę, śpiewać Bogu i słuchać kazania apostołów. Niewolnicy. I apostoł Paweł wiedział, do kogo pisze ten list, więc używa język, któremu ci ludzie bardzo dobrze rozumieli. To nasze tłumaczenie tego listu używa słowo służba, służebnik i tak dalej. Ale w greckim oryginale jest owszem napisane niewolnik, doulos, niewolnictwo, otroctwi. W tym 19 wierszu jest napisane: po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Wszędzie tam, gdzie jest napisane to służba, jest w oryginale niewolnictwo. Byliście niewolnikami nieczystości i nieprawości, a teraz macie być niewolnikami sprawiedliwości ku poświęceniu. Teraz jesteście tymi dobrowolnymi niewolnikami sprawiedliwości. Tak to tam jest napisane. Bracia i siostry, czy jest w tym jakaś różnica? W takim lub owakim wypadku to jest niewolnictwo. Niewolnik grzechu, niewolnik Boży. Jest w tym jakaś różnica? Czy to nie jest obojętne, czyimi niewolnikami jesteśmy? Przecież niewolnik jako niewolnik, tak? No nie. Ale o to pyta apostoł Paweł w pierwszej części tego wierszu 21. Jakiś więc mieliście wtedy pożytek z tego niewolnictwa? Jest to to samo, co przeżywaliście przedtem? I o to powinniśmy pytać także my. Tylko że my już nie potrafimy sobie wyobrazić, co to było niewolnictwo. Nie potrafimy sobie wyobrazić, w jakim życiu ci ludzie byli. Co to dla nich znaczyło, niewolnictwo? Ale może co potrafimy sobie wyobrazić, jest uzależnienie od czegoś. Kiedy ktoś jest uzależniony od czegoś, to jest właściwie niewolnikiem czegoś. Wybrałem dwa takie przykłady.
Możemy to koło siebie oglądać bardzo często. To pierwsze, na przykład uzależnienie od papierosów, od palenia. Byłem teraz 2 tygodnie na urlopie przed jakimś czasem i wiele podróżowałem pociągami i tak często zauważyłem taką jedną sytuację, że pociąg się zatrzymał i z tego pociągu wybiegło parę ludzi, a zaraz palili runem. Za jak długo to odjeżdża? Zaminuję wreszcie. To jeszcze muszę rychło. A jakbyś gwizdnął ten piszczek, tak ja to a odrzucili tam gdzieś między koleje a do wagonu, a jechali dalej. To jest to uzależnienie od palenia. Ten człowiek po prostu nie wytrzymał parę dziesiąt minut bez tego, aby sobie zapalił. Wybiegną, palą i bo za chwilę odjazd. To jest również pewnego rodzaju niewolnictwo, to uzależnienie. Albo zaś inni, na przykład młodzi ludzie zazwyczaj są uzależnieni od telefonów komórkowych. To znów podróżując, to widzicie ludzi, tak mało kto rozmawia z kimś drugim, ale wszyscy tak tymi mobilami. Ja tam palcami coś piszą, albo tam mówią, albo coś oglądają, ale widzicie wszystkich tych współpodróżnych, jak patrzą do tych mobili. A skoro nikt się nie patrzy na wokół, na tą przyrodę za oknami, czy na coś innego, no dziwna sytuacja. Po prostu ci ludzie są uzależnieni od tego swojego telefonu komórkowego i od może sieci socjalnych. Kiedy patrzycie wokół siebie w autobusach tutaj Hawierzowskich, to jest to niemalże to samo. Czy w jakiejś poczekalni, na przykład u lekarza, to ci młodzi też tylko na tej komórce. I groza w ich oczach, kiedy zabraknie sygnału czy czegoś innego, co potrzebują do tych swoich mobili. Tacy ludzie są naprawdę niewolnikami swojego nałogu. I to samo płaci w tym stosunku do grzechu. Grzech to jest niewolnictwo. Każdy człowiek rodzi się uzależniony od grzechu. Po prostu nie może inaczej. Jest niewolnikiem grzechu i jest daleki od Boga. W tym wierszu 20 jest napisane, gdy bowiem byliście sługami, w greckim niewolnikami, grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Jakiś więc mieliście wtedy pożytek, taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Bracia i siostry, na co sobie zasłużył niewolnik kiedyś w Rzymie? Swoją żmudną, ciężką pracą. Na co? Czy w ogóle na co? Na jakąś płacę? Na jedzenie? Odpocznienie? Nie. Niewolnik swojej ciężkiej pracy nic nie miał. Wszystko należało jego panu. I także ten niewolnik należał jego panu. Był zupełnie zdany na jego łaskę. Czy otrzyma jedzenie albo bicie? Czy będzie żył, czy nie? I rozwiązaniem tej sytuacji była tylko śmierć. Bardzo rzadkie wypadki były, kiedy ten pan darował swobodę temu niewolnikowi, ale to się rzadko stawało. Rozwiązaniem była zazwyczaj tylko śmierć. Lecz to wszystko zmieniło się, kiedy ten niewolnik został uwolniony. Kiedy mu była dana ta wolność.
I kiedy to przetłumaczymy do tego życia duchowego, to wszystko to nasze uzależnienie od grzechu, w którym byliśmy, zmieniło się w chwili zbawienia naszego. Kiedy Pan Bóg daje zbawienie, to nasza niewola wobec grzechu jest zniszczona. W tym 22 wierszu jest napisane: teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę, niewolę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Są tam cztery bardzo ważne punkty. To pierwsze, jesteśmy wyzwoleni od grzechu. Więc od uzależnienia, które na nas ciążyło, od niewolnictwa, które nas niszczyło. Od tego jesteśmy wyzwoleni. Bo człowiek niewierzący musi grzeszyć, lecz człowiek wierzący już nie musi grzeszyć. Kiedy jest człowiek wyzwolony od tego swojego uzależnienia, na przykład kiedy przestanie palić, to już nie musi wybiegać z tego pociągu co chwila, ale może spokojnie sobie siedzieć i dalej podróżować. Jesteśmy wyzwoleni od grzechu. To drugie, jesteśmy oddani w służbę Bogu. No ale moment, musimy powrócić do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą. Czy to nie jest także to samo niewolnictwo? Czy nie wpadamy z deszczu pod rynem? Nie. Jest to bowiem niewolnictwo dobrowolne. Można z niego kiedykolwiek się wywiązać. Pan Bóg nie zmusza nas do tego, abyśmy byli Jego niewolnikami. Możemy kiedykolwiek powiedzieć: dosyć, już nie chcemy. To trzecie, to, że jesteśmy własnością Bożą, ma pożytek już teraz. I to się nazywa poświęcenie nasze. Temu słowu różni ludzie różnie rozumieją, ale to poświęcenie to właściwie znaczy przynależność do Boga. To oddzielenie dla Pana Boga. I to jest bardzo zacne. Należymy do Boga, który się nami opiekuje. Jesteśmy własnością Bożą. Zacną, drogą. Więc mamy z tego pożytek już teraz. I to czwarte, celem tego wszystkiego jest żywot wieczny. Mamy przed sobą ten wspaniały cel, do którego podążamy. Więc to jest różnica między tymi dwoma niewolnictwami. Niewolnictwem grzechu i niewolnictwem Pana Boga. Bracia i siostry, jako ludzie wierzący mamy zupełnie nową tożsamość, identytu. O wiele większy pożytek i niezmiernie wspanialszy cel naszego życia. I potem naśladuje ten ostatni wiersz. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jest to chyba najbardziej znany wiersz całego tego tekstu. Opisuje on dwie możliwości do wyboru, które mamy w naszym życiu. Ta pierwsza jest otrzymać zapłatę, na którą zasłużymy. A ta druga, otrzymać dar od Boga, na który nie zasłużymy. To są dwie możliwości do wyboru. Albo otrzymamy zapłatę, którą zasłużymy. Jako niewolnicy grzechu jest to zero, a wynikiem jest śmierć. Albo otrzymamy ten dar od Boga, zbawienie, życie wieczne,
A wynikiem tego wszystkiego jest to wieczne życie. Bóg nam go daje z łaski swojej. I to jest bardzo ważne i bardzo zacne. Bracia i siostry, wybierzmy ten dar od Boga, bo ta zapłata jest groźna. Wybierzmy ten dar, jest o wiele więcej wart niż cokolwiek innego. Niewolnicy Boży mogą kiedykolwiek odejść z tego swojego niewolnictwa, z tej swojej służby, ale wiedzą to, co wiedział apostoł Piotr, kiedy go Pan Jezus pytał. Wiedzą: Panie, do kogo byśmy szli? Ty masz słowo życia wiecznego. Dlaczego byśmy od Ciebie odchodzili? To nie ma sensu. Więc, bracia i siostry, bądźmy z ochotą i radością tymi dobrowolnymi niewolnikami czy sługami Bożymi, wiedząc, że otrzymamy zacny dar. Teraz nasze poświęcenie, oddzielenie dla Boga i kiedyś życie wieczne. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże i Ojcze nasz, dziękujemy Ci za to, że Ty przez krew Syna swojego wykupiłeś nas z tego niewolnictwa grzechu i zrobiłeś z nas swoją własność. Dziękujemy Ci za to, że możemy być z ochotą, radością tymi dobrowolnymi niewolnikami Twoimi. Że możemy oglądać już teraz wielkie błogosławieństwo tego stanu, a kiedyś oczekiwać to wieczne życie, które dla nas zgotowałeś. Panie, dziękujemy Ci za to, że mogliśmy wybrać ten niesamowity dar z Twojej ręki. Dar, który nam dałeś z łaski swojej. Nie dla naszych zasług, ale dla zasług Syna swojego, Jezusa Chrystusa. Panie, chwalimy Cię za to, czym nas ogarniasz. Za Twoje obfite błogosławieństwo. Za pocieszenie w bólu. Za takie podźwignięcie, kiedy upadamy. Za różne sytuacje w naszym życiu, kiedy przejawiasz to, że Tobie na nas zależy. Że jesteśmy dla Ciebie cenni. Że jesteśmy Twoimi nie tylko sługami, ale także dziećmi. Tymi, których Ty ukochałeś. Panie, prosimy Cię, aby to samo przeżywało jeszcze więcej ludzi, którzy na razie są jeszcze niewolnikami różnych nałogów czy innych rzeczy. Niewolnikami grzechu, niewolnikami nieprawości. Panie, prosimy Cię o tych, którzy są z naszą młodzieżą na tym pobycie, a jeszcze Cię nie znają, aby ten pobyt dla nich był takim impulsem do zbliżenia się do Ciebie. Prosimy Cię za wszystkie okazje, które jeszcze będziemy mieć w tym miesiącu, za Impuls Week tutaj w Olbrachcicach, za SAM czy różne inne akcje, które się gotują, aby tam wszędzie rozbrzmiewało Słowo Twoje, abyś Ty pracował na sercach tych ludzi i przyciągał ich do siebie. Panie, do Twoich rąk się kładziemy, a prosimy Cię, bądź z nami i błogosław nam w każdej chwili. Niechaj Twoje święte imię będzie za wszystko pochwalone. Amen.